3, 2, 1, pora na inspiracje, inspirowanki. Dziś, moi drodzy, nagrywam film z podsumowaniem września, na który czekacie pewnie od kilku tygodni, ponieważ obiecałam go jakiś czas temu już. No, ale wreszcie mam okazję, aby go nagrać. Planuję oczywiście tradycyjnie w planerze pełnym czasu. To jest, jak widać, puderniczka. Nagrywam w innym pokoju niż zawsze, więc tło nie będzie takie zbyt atrakcyjne. No ale nie o tło tutaj chodzi, tylko o treść. No i tak, wrzesień przede wszystkim rozpisany jest w takim ogólnym kalendarzu miesięcznym. I tutaj mamy jakieś tam główne zadania, priorytety. Oczywiście miesiąc jest ozdobiony. I w krateczkach wpisałam sobie najważniejsze rzeczy i wydarzenia. Tutaj wiadomo, to są te kolejne miesiące, a tu już przechodzimy faktycznie do września. Wrzesień robiłam sobie z takimi naklejkami, których w sklepie Bullet Dragon nie dostaniecie, ponieważ wtedy jeszcze, kiedy planowałam ten wrzesień, czyli na końcu sierpnia, byłam w trakcie decyzji o zawieszeniu sklepu, zawieszeniu sprzedaży, projektowaniu naklejek dla kogoś innego. No niestety ta współpraca nie okazała się tak atrakcyjna, jak przypuszczaliśmy, to znaczy głównie finansowo, po prostu nasze oczekiwania były inne, a okazało się, że ktoś no, nie potrafi jednak docenić pracy i autorskich pomysłów. Trudno. Dzięki temu reaktywowaliśmy sklep i no Marcin projektuje już naklejki samodzielnie na własny rachunek. To tyle, jeżeli chodzi o naklejki. Także to czego zobaczycie akurat w tej wersji w sklepie nie znajdziecie. Znajdziecie oczywiście rzeczy podobne. A wrzesień zrobiłam taki różowo-pomarańczowo-rudy z elementami koloru niebieskiego w większości. No i tak, tradycyjnie, oczywiście, tak jak mówię, dokładnie tych naklejek nie znajdziecie, ale znajdziecie tego typu naklejki, to znaczy według tego schematu, czyli mamy tutaj priorytety wrześniowe, mamy tutaj rozpiskę miesięczną z zaznaczeniem tych najważniejszych rzeczy, które się w miesiącu podzieją. No i mamy karteczkę, naklejkę z rzeczami, które planuję w miesiącu kolejnym. Na następnej stronie moje zadania na wrzesień. Te, które udało się wykonać, odkreślam sobie, zamalowuję po prostu zakreślaczem. Tu jeszcze taka ewentualna lista na coś dodatkowego. Kolejna strona to statystyki strony na Facebooku, konta na Instagramie i kanału na YouTubie. Następna strona to jest lista przeczytanych książek. We wrześniu udało się przeczytać 9. A to jest taka piękna taśma washi z AliExpress jesienna, która bardzo, bardzo pasuje do tego, no do tego całego, do tej całej stylistyki miesiąca. Idealna jest. Następna strona, filmy, jakie oglądam, to się tak ma do siebie właśnie. Jeżeli książek jest dużo, to filmów nie ma żadnych. Jeśli chodzi o seriale, to zamierzaliśmy oglądać 4. Okazało się, że tylko kilka dni w miesiącu oglądaliśmy Przyjaciół. Po prostu spędzaliśmy czas na robieniu innych rzeczy, a nie na oglądaniu filmów. I tutaj są najpiękniejsze chwile dnia, czyli takie podsumowanie dnia w jednej linijce. To są moje trackery czynności, które robię. Różnie to z tym jest. Ale tutaj powiem, że nie są to też rzeczy, które w zamierzeniu mam robić codziennie. O, tak na przykład jak wysyłanie newslettera. Wiadomo, że newslettera nie wysyła się codziennie, tylko w jakimś tam cyklicznym trybie, więc to też nie jest tak, że jeżeli coś jest puste, to znaczy, że tego nie robię, tak jak zaplanowałam.
kolejna strona to rozwój i tutaj sobie zapisuję tytuły webinarów, które oglądam, postów jakichś mądrych, rozwojowych, które czytam. I wygląda to w ten sposób we wrześniu. Wyglądało. Dalej, co my mamy? Lista zakupów. Lista pomysłów na posty lub na filmy. Tutaj w notatkach też jest lista do nagrywania filmów, ale głównie na kiedy planuję nagrywać te podsumowania archiwalnych zeszytów. A tutaj książki, które zamierzam kupić. To znaczy zamierzałam kupić, ponieważ teraz korzystam z Legimi i zaznaczam te, które już po prostu mam, a niektóre z nich już nawet przeczytałam. No i ostatnia rozpiska miesięczna to jest rozpiska publikowania treści na blogu i innych, w innych serwisach. Po lewej stronie mamy te krótkie posty na bloga informacyjne, czyli wiatraki i krzyże pokutne. A po tej stronie są te dłuższe posty na bloga zgodnie z harmonogramem publikowania w tygodniu, ponieważ każdy dzień przeznaczony jest na inną tematykę. Także tutaj akurat we wrześniu bardzo, bardzo pozytywnie dużo tych postów się ukazało. Tutaj mam zdjęcia na Instagramie i filmy, które zamieszczam na kanale. I tutaj też wszystko ładnie według planu. I na tym się kończą moje strony wrześniowe miesięczne, a tutaj już zaczynają się tygodniówki. W tej tygodniówce wykorzystałam sobie szary papier, taki no szary, on się nazywa szary, taki pakowy, eko, tak, to jest kolor taki eko. Wiadomo, lista zadań na cały tydzień, tutaj są poszczególne dni. Moje monitorowanie tego, co czytam, to, co zamierzam zrobić w przyszłym tygodniu. A tutaj już mamy dniówki, zaczekam aż złapię ostrość, o. I tak samo na tym papierze pakowym robiłam sobie listę zadań do zrobienia na dany dzień. A z boku przy osi czasu tradycyjnie pisałam sobie rzeczy, które się dzieją. Tutaj mam jeszcze realizację wyzwań. Jedno wyzwanie. Tu jest drugie wyzwanie. Zapisuję zawsze, co nam nasz bar serwuje na obiad. No i w zasadzie to tyle. Akurat w poniedziałek. Wtorek tak samo. Na papierze mam listę rzeczy do zrobienia, a tutaj przy osi czasu to, co się dzieje. I kolejne wyzwanie. To są wyzwania takie instagramowe, w których biorę udział. Środa tradycyjnie. Na papierze lista zadań. Po tej stronie lista wydarzeń. Tu jeszcze w międzyczasie wpisuję sobie, jeżeli kończę w danym momencie czytać jakąś książkę, to też sobie zapisuję jej tytuł i tak samo wyzwanie instagramowe. Czwartek, tak samo na papierze lista zadań na dany dzień, a tutaj to, co się dzieje, czyli czwartek to akurat jest poranne spotkanie z Moniką przy kawce i wspólnym oglądaniu planerów. No i potem kolejne rzeczy, czy wizyty. No i tradycyjnie wyzwanie. Piątek identycznie. Lista zadań, rzeczy, które się dzieją, a tutaj akurat mamy właśnie. Czasami jest coś zaplanowane, a dzieje się całkowicie coś innego. Popołudnie miało być zorganizowane inaczej. Wyjazd zakupowy do Oławy planowaliśmy na sobotę, ale sobota miała być deszczowa, zresztą była. Dlatego przełożyliśmy to na piątek i zaraz szybciutko o 16 pojechaliśmy na zakupy do Oławy właśnie. Zrobiłam wspaniałe, wielkie zakupy w trzech sklepach. Zresztą film o tym Wam już pokazywałam na kanale. I potem jeszcze też całkowicie spontanicznie wybraliśmy się do Wrocławia, gdzie jeszcze zrobiłam zakupy w sklepie Tiger. Świetne zresztą.
Sobota. Na sobotę właśnie planowaliśmy ten wyjazd, ale ponieważ było brzydko i deszczowo, zostaliśmy w domu z krótkim tylko wypadem do miasta na pocztę i do biblioteki. Tutaj oczywiście jest wyzwanie sobotnie na papierze, lista zadań, wieczorny seans telewizyjny, na który idziemy do mamy i wyzwanie kolejne. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się podoba ten tydzień z tym wykorzystaniem tego papieru urywanego. No i niedziela. Tradycyjnie lista zadań i tutaj zdjęcia niedzielne, ponieważ dużo czasu spędziliśmy na ogródku. Tutaj list od Natalii. Zawsze na końcu właśnie po tygodniu, po niedzieli robię sobie takie podsumowanie tygodnia, czyli znajdują się tutaj takie najważniejsze, najbardziej znaczące rzeczy z całego tygodnia, czyli mamy tutaj list od Natalii, mamy tutaj rachunki z tych piątkowych zakupów i mam tutaj taki kolaż, w którym wykorzystałam zdjęcia z tygodnia, z każdego dnia, to znaczy to takie jakieś najważniejsze rzeczy, które się zadziały w danym dniu. I kolejna tygodniówka, już troszkę inna, inny układ. Tutaj oprócz tego mojego papieru wykorzystałam sobie planer od My Pink Plum. Taki kupiony do samodzielnego wydruku. Ale go trochę zmodyfikowałam, to znaczy powycinałam, nie wklejałam tak jak jest gotowy, tylko powycinałam tak, żeby mi pasował do układu strony i podoklejałam sobie moje własne naklejki do tego planera. Oj, tutaj jeszcze takie słodkie alpaczki. A tutaj też od My Pink Plum, z tej samej serii, z tego samego planera jest lista zadań na dany tydzień. No i tradycyjnie zadanie po wykonaniu zakreślaczem wykreślam. No i tutaj też tradycyjnie monitorowanie tego, co czytam. I notatki, tutaj akurat w formie notatek, to jest informacja o wyzwaniu, w którym chciałam brać udział. Tutaj zamiast papieru tego pakowego wykorzystałam papier skrapowy, taki turkusowy w drobne kropeczki i układ jest identyczny jak w tygodniu ubiegłym, czyli na tym papierze skrapowym jest lista zadań na dany dzień, a przy osi czasu jest to, co się dzieje i to, co po kolei robię. Jakieś webinary, które się dzieją, wyzwanie. No i tutaj niestety taka przykra informacja o króliczce, która umarła tego dnia. Takie rzeczy też zamieszczam czy wklejam, ponieważ jak widzicie, mój bullet journal pełni nie tylko funkcję planera, tak jak tutaj, ale też pamiętnika, co zawsze podkreślam w każdym filmie. Tutaj mamy wtorek, tak samo plan i to, co się dzieje. Tutaj mam akurat wizytę Dagmary. A w ogóle to był dzień wizyt. Najpierw rano Dagmara, potem po południu Jola, a wieczorem jeszcze pani Danusia. Wezwanie. Dzień kolejny, znowu lista zadań i działania